Hej, hej, z tej strony Gelek, witam was bardzo serdecznie i zapraszam do kontynuacji naszej opowieści w grze Syberia The World Before. A zatem kontynuujemy. Jesteśmy w tym schronisku, przypominam, po rozmowie to było w poprzednim odcinku. Oj, nie chciałam tam pójść, chciałam sobie kliknąć wejście tutaj. Wejście na strych znajduje się pewnie na pierwszym piętrze. Tak. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Znajdź kufer Junty na strychu, dowiedz się czegoś na temat regionu i jego historii, zanim otworzysz kufer. I to żeśmy właśnie chyba zrobili, wydaje mi się, chociaż nie jest to odfajkowane. Bo jesteśmy po tej rozmowie. Ale zobaczmy jeszcze, czy możemy coś tutaj jeszcze zrobić, słuchajcie. Bo być może jeszcze jest coś tutaj do zrobienia. A nie, czekajcie, tutaj jeszcze mamy rozmowę. Tylko nie wiem, czy to... Bardzo polecam widok stoku Silberspiegel o zachodzie słońca. Te kolory to prawdziwy cud natury. A no właśnie. Fräulein Leni się rozchoruje, jeśli będzie tak przesiadywać na zewnątrz. Jak tak dalej pójdzie, przeczytam całą biblioteczkę. Fräulein Leni się rozchoruje, jeśli będzie tak przesiadywać na zewnątrz. Czyli mamy tutaj już powtarzające się, widzę, dialogi. Zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze jest do... Przypomina automaty Hansa z Valandilen. No tak. Chciałbym we wszystko móc tutaj kliknąć, co jest, bo może się okazać, że potem nie będziemy mogli wrócić do tego. Natomiast no... Zależy mi, żeby po prostu maksymalnie spróbować wyczesać, co w tej grze jest fajnego. Wszystkie smaczki. Tutaj coś może jeszcze. Żeby się skupić na tych obrazach, ale widzę się nie do końca chyba na no nic. Jeszcze zobaczmy tutaj. Nie, tutaj już nie ma. A nie, czekajcie, coś tu jeszcze jest. To pianino. Które było? Zobaczymy, czy nam się uda. To pianino, na którym Dana grała w dniu, gdy poznała Leona. A no właśnie. Leni mi o tym mówiła. Czy możemy na tym pianinie zagrać? Może to jest jakimś też kluczem do... Nie, nie uda się. To pewnie pianino, na którym nie. Dana grała w dniu, gdy poznała Leona. Leni mi o tym mówiła. No właśnie, ale nic z tym zrobić więcej nie możemy. Mówi się trudno. Wyjdźmy jeszcze może sobie na zewnątrz. Zobaczmy, czy tam przypadkiem jeszcze coś nam się nie... Czy coś nam nie umknęło. Bo może się okazać, że... Ja próbuję na coś najeżdżać myszką. Z myślą, że może pojawi się gdzieś jakaś możliwość... Aha, tutaj możemy porozmawiać z tą panią. Możemy tą lunetę sprawdzić. O, tu coś jeszcze jest, czekajcie. Aha, czyli możemy zejść na dół sobie jeszcze. No dobrze, sprawdź, dobrze, sprawdźmy. Chyba o tym powiadomieniu mówił alpinista ze schroniska. A no właśnie. Z powodu znalezienia w lodzie ciał członków ruchu oporu zabroniono wchodzić na przełęcz diabła. Przeczytajmy. Uwaga, niebezpieczeństwo, ścieżka zamknięta. Ze względu na niedawne odkrycie u dołu odcinka nazwanego przełęczą diabła, ścieżka została zamknięta w celu ułatwienia wykopalisk. Tak, czyli to jest to, co on mówił. Aby zapobiec ryzyku wypadku i zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, wejście na przełęcz diabła zostało do odwołania surowo zabronione. No i podpisano zarząd Wielkiego Parku Narodowego, udostępnienie dróg, telefon. Listopad 2005, czekajcie. Wejście na strych znajduje się pewnie na pierwszym. Aha, czyli ta podpowiedź, która tam była, tu się nic nowego nie pojawia nam. No cóż, tam nie przejdziemy chyba dalej, mam wrażenie, wiecie.
Zobaczmy, czy nam się coś już w dzienniku odhaczyło. No, jeszcze nie. Mam się jeszcze czegoś tutaj dowiedzieć. Myślałem, że to już będzie odhaczone, ale okazuje się, że niekoniecznie. Aha, czyli tu więcej już nic zrobić się nie da. No dobrze, przejdźmy, nie wiem, gdzieś dalej. Biegusiem, tak? A tam coś możemy tutaj kliknąć, podejść, nie wiem. Nie. Nie, tutaj nic więcej zrobić nie da. To jest kamieniami ze wszystkich stron obłożone, tak żebyśmy nigdzie się chyba stąd nie wydostali, coś mi się tak wydaje. Tutaj dalej nigdzie już nie pójdziemy. No dobrze. Wejdźmy w takim razie na górę. Skoro więcej nic zrobić nie możemy, to wchodzimy z powrotem tam. Jeszcze spróbujemy sobie tutaj. Spojrzyjmy. Nie wiem, popatrzmy może przez tą lunetę, jeżeli się uda. Spójrz. Zachwycające miejsce. Teraz rozumiem, dlaczego nazywają je Silber Spiegel. Silber to srebro, a Spiegel to zwierciadło. Srebrne zwierciadło pasuje. A no właśnie. Zachwycające. Aha, miejsce. Czyli jeszcze raz to samo, dobra. Teraz rozumiem, dlaczego nazywają je Silber Spiegel. No niestety nie mam możliwości Silber przerwania tych srebro, dialogów. A Spiegel to zwierciadło. Srebrne zwierciadło pasuje. Porozmawiajmy. Zatem. Co znowu, Fräulein? Właśnie chciałam się zdrzemnąć. Aha. Czyli ten sam komunikat. Zapytajmy o ten kufer Junty. Chciałam zapytać o kufer. O co konkretnie? No. Może pani powiedzieć, skąd wziął się ten kufer? Kufer zrobił mój ojciec. Budował go zimowymi wieczorami. Uznał, że potrzebuje czegoś eleganckiego i solidniejszego niż stary kufer, w którym trzymał dochody. Skonstruował więc ten nowy, korzystając przy tym z wiedzy, którą zdobył w fabryce Vorarlbergów w Valladolid. Valladolid? We Francji? Zgadza się. Junta musiała za niego zapłacić równowartość miesięcznych zarobków. Ale był tego wart, ponieważ był zbudowany jak górska forteca. Bardzo dziękuję. Czyli co, już damy pani pospać chyba, tak? Jeszcze sprawdźmy tą lunetę. Czy tutaj coś możemy jeszcze wypatrzeć? Nie no, to już jest tyle chyba. To już nam się wiele... Wydaje mi się, że wiele już tutaj nie zobaczymy. Zobaczmy jeszcze na... I tu dalej jest nieodhaczone, patrzcie. Cele. Co tu jeszcze możemy zrobić? No nie wiem. Może tam na górze jeszcze coś będzie, co nam uda się tutaj już z tymi beczkami, to chyba nic też dalej nie zrobimy. Tu jest jakaś skrzynka. I coś tu, jakieś narzędzia są w środku, ale... No nie, tutaj z tą skrzynką nic zrobić się nie da. Tu jakaś butelczyna marna. Nie, ona nie chce iść tutaj do tej butelki. No dobra, chodźmy chyba na tą górę, no bo co nam więcej tu zostało? Chyba, czekajcie, jeszcze tutaj było, wydaje mi się, zejście. Nie wiem, czy teraz jej się uda zejść, bo wcześniej mieliśmy komunikat, jak zapewne pamiętacie, że tu jeszcze na górze nie jest wszystko zrobione, więc miała ona niby nie schodzić. O właśnie, tu było zejść.
Nie mogę jeszcze wracać. Wciąż mam tu dużo do zrobienia. Dobrze, wchodzimy w takim razie na górę. Skoro nie możemy wracać, to nie możemy wracać. To pewnie pianino, na którym ona grała pianino. W dniu, gdy poznała Leona. Leni mi o tym mówiła. Szkoda, że nie zrobili tego w ten sposób, że jak już żeśmy raz kliknęli na daną jakąś tam, nie wiem, sekwencję, dialog, komentarz czy cokolwiek, to żeby to jakoś było, nie wiem, innym kolorem odznaczane na przykład. A czekajcie, jeszcze tutaj coś jest, spójrzmy na to. Tę windę pewnie zrobił ojciec Leni, żeby nie musiała używać schodów. I na pewno zajęło mu to dużo czasu. No tak. To wzruszające. Tak. Tu jest to pianino. Tu jest ta winda, jeszcze raz, tak? Tę windę pewnie zrobił ojciec Leni, żeby nie musiała używać schodów. No tak. I na pewno zajęło mu to dużo czasu. No dobrze. To wzruszające. To wejdźmy po tych schodach w takim to układzie. Wejdź. O, jesteśmy na górze. No dobrze. Sypialnie. Ciekawe, jak dużo osób zatrzymuje się ostatnimi czasy w schronisku. A no właśnie. Dobre pytanie. Interakcja. O! No. Coś to słabo idzie. Nie wiem, czy ja coś dorobię? Może trzeba dłużej klikać po prostu. O! Co to się zrobiło? Zobaczmy tutaj. No jeszcze dalej nie jest odhaczone. Zejście na strych znajduje się pewnie na pierwszym piętrze. Czyli tu nic nam się nowego nie pojawiło. Sypialnie. Ciekawe, jak dużo osób zatrzymuje się ostatnimi czasy w schronisku. To możemy wejść. No ale jeszcze zwiedźmy, bo tutaj te schody, co żeśmy opuścili, ale jeszcze bym chciał tutaj tą część zwiedzić. Spójrzmy tam. Tu jest jakaś walizeczka. Zajmowanie się tym miejscem musi wymagać dużo pracy. Niesamowite, że Leni radzi sobie sama. A no właśnie. To jest chyba to samo. Zajmowanie właśnie. Zajmowanie się tym miejscem musi wymagać dużo pracy. Niesamowite, że Leni radzi sobie sama. Ale tu mieliśmy też jeszcze jeden chyba punkt do kliknięcia, tak? Czy nie? Wydawało mi się, że tu coś jeszcze było. To już trzeci raz klikać nie będziemy, oczywiście. Ale tu coś jeszcze... O, czekajcie, coś... O, tutaj, wejdź. Wejdźmy. To te sypialnie chyba. Gra się, widzę, zapisała. Co tu możemy kliknąć? Jest coś do kliknięcia? Czy niespecjalnie? No, ale tu zimno. O, papieros się pali. Ktoś niedawno palił. Może klient. Chyba, że to Leni lubi sobie zapalić. O. Ciekawa sprawa. Zobaczmy, co tu możemy jeszcze zrobić. Otwarte okno. O, obraz. Czyli to ten obraz wybrała Dana. Ten miał kupić ojciec Leni. Niezły i podobny pod względem stylu do mojego. Ciekawe, jak wyglądały pozostałe. A no właśnie, nic tu nie możemy z tym obrazem zrobić. Ale tu mamy kolejny. Nie, tutaj nic nie możemy. Niezbyt estetycznie. Może to graciarnia? Może. Tu są jakieś karteczki przyczepione do tablicy korkowej, ale niestety nie mamy możliwości nic zrobienia z tym. Tak patrzę, czy jeszcze gdzieś tutaj coś jest do kliknięcia, ale wydaje się, że chyba już nie. Tutaj może coś? No nie.
Jakiś kominek tylko jest i to. No nic, no chyba musimy stąd wyjść, bo więcej tutaj z rzeczy zrobić nie możemy. Książki są nieaktywne, to jest nieaktywne, tu nic nam się nie podświetla. Te kartki, które leżą, też nie możemy... No nic, wychodzimy w takim układzie. Gra się zapisała. No gdzie możemy jeszcze pójść? Tutaj gdzieś? Tutaj? O, spójrz. Zajmowanie się tym miejscem musi wymagać dużo pracy. Aha, czyli ten tekst, który już był. Niesamowite, że Leni radzi sobie sama. No dobrze. O, tu nasze odbicie. Okej. A tu czy możemy przejść? Tam trochę dalej bym chciał. Nie, chyba się nie da. Tutaj drzwi? Nie. A nie, też możemy wejść. To pewnie pokój Leni. No pewnie. Nie jestem pewna, czy mogę tu wchodzić. Możesz. Jak weszłaś, to możesz. Przeczytajmy jakiś wycinek z gazety. Wagon 15 lutego 1936 rok. Miejscowy sportowiec Leon Kobatis zadziwił świat, zdobywając w sobotę złoty medal w slalomie mężczyzn podczas zimowych igrzysk w Garmisch-Partenkirchen. Dwóch faworytów doznało wcześniej zdumiewającego załamania formy. Srebro zdobyte zdobył Norweg Ivar Balangur, uzyskując 0,34 sekundy gorszy czas, a medal brązowy Niemiec. Nie wiem, czy to nas do końca interesuje. Jeżeli ktoś chce, to niech sobie przeczyta do końca. To są jakieś tam osiągnięcia sportowe, które nie wiem, czy mają tutaj jakiekolwiek znaczenie w grze. Co tu jeszcze możemy zrobić? Tak patrzę, czy na coś jeszcze możemy kliknąć. Ale chyba niekoniecznie. Zobaczmy, czy możemy tu podejść. Nie możemy. A może tutaj dalej się da? O, tu jest biurko. Tu na pewno będzie coś fajnego. O. Zdjęcia schroniska. A no właśnie. Chyba są ułożone według okresów. No. Przyjrzyjmy się bliżej. 75, tu 76, 82, 80, 72. Niewiele możemy się tu rozejrzeć. Więcej kliknąć na nic się nie da. Ale może tu coś będzie. O, jest możliwość. Coś do przeczytania, czy niekoniecznie? Nie, tego nie możemy przeczytać niestety. Tu są... O, tu możemy za to... Zostały zrobione przed wojną. Jest nawet jedno z tego lata, kiedy Dana pracowała w schronisku. A no właśnie. Te zostały zrobione Aha, przed czyli wojną. Więcej. Jest nawet jedno z tego lata, kiedy Dana pracowała w schronisku. Czyli więcej nic tutaj nie... Nie obejrzymy. No dobrze, wstecz. Czy tu coś jeszcze się da kliknąć? Da się. Tutaj takie zdjęcia mamy jeszcze. Czyli to są te... Te miejsca, w których żeśmy byli już tak naprawdę. Tutaj coś możemy, czy nie możemy? Nie możemy. No dobrze, wstecz. Czekajcie, tutaj coś nam się dziwnego podświetla. Właśnie, o, w to chciałem kliknąć. Całkiem imponujące. Na pewno bardzo pomaga Leni. No, robot. Zobaczmy, co tu jest. Są jakieś drzwi, ale ja nie wiem. O, spójrzmy przez okno. Wciąż tam siedzi, obserwuje. Ciekawe, o czym myśli. Śpi. Mówiła, że chce się przespać. Więc pewnie to. A mnie intrygują te drzwi, słuchajcie, tutaj. Czy nie mamy na pewno możliwości przejścia tędy? Tu jakiś kufer, jakieś pudło.
Ale chyba nie. O. Także od zuchwałości chroni swojego sługę, niech nie panuje nade mną, abym mógł być niewinny, wolny od wielkiego grzechu. Piękny. No tak. Co tu jeszcze możemy przeklikać? Możemy wyjść jeszcze. No nie wiem, czy tu jeszcze coś jest do zrobienia. Już jest ściana. To jest chyba to, co... Tak, to, co żeśmy czytali. I tu więcej niestety już nic nie ma. Zobaczmy. Nie, nie, jeszcze nam tutaj tego nie zaliczyło. No ale nic, no wyjdźmy, bo tu już więcej chyba zrobić nic nie możemy. Gra się zapisała, może teraz? Nie, też jeszcze nie. No dobra, to myszkujemy dalej, tak? Tu są jakieś obrazy, ale kliknięcie na nie jest daremne. Nic się nie dzieje. Tutaj możemy przejść. Tu możemy przejść. Biblioteczka. Tu możemy wejść, wejść. Ale tu żeśmy już byli. No przejdźmy tutaj. Nie, tutaj nic nie zrobimy. Dobra, spójrzmy tutaj. Książka jakaś. O! Nie wiem, co tu pisze. Jeszcze nie. Coś tu jeszcze jest do odkrycia chyba. Ale na nic nam się tutaj ten kursor nie zmienia. Więc nie wiem. Chciałbym, żeby ona tam poszła za ten stół. Ale chyba to się nie uda. Ta sztuczka. Bo tu już jest chyba koniec, tak, ona tam nie wejdzie. No nic, mówi się trudno, przechodzimy tutaj tędy. Tutaj coś na tym stole jest do przeczytania, gazeta jakaś jest, ale... Ale to nie jest do tego chyba, żeby przeczytać. Tylko po prostu wystrój. No nie, tutaj więcej nic nie zrobimy. Przez okno może wyjrzymy, czy nie? Tu możemy zejść, a tu możemy wejść na górę. Nie, tu już więcej nic się nie da. Tu zejdź, tu wejdź. No dobra, to wejdźmy tam w takim układzie, skoro tu już chyba wszystko. A przynajmniej tak mi się wydaje. A czekajcie, jeszcze ja bym jedną rzecz zrobił. Moment, moment, moment. Zejdźmy jeszcze na chwilę. Coś zobaczyłem. Tylko czy tu się uda... Właśnie po tej stronie coś tutaj wydawało mi się, że jest, ale nie wiem, czy jest. Nie. Chyba tutaj nie ma nic. Nie. No nic, wchodzimy jednak na górę. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. Weź. Co to jest? O, szpula filmowa, ale bez filmu. Szpula na film. Taka jak w starych projektorach kinowych. Dokładnie. Dokładnie tak, ale nic nie możemy z tym zrobić. Szpula na film. Taka jak w starych projektorach kinowych. Obracać tylko może... A nie, czekajcie, tutaj coś jakby w środku ten film był jednak. O, ta część, nie wiem, czy to jest film, czy to jest po prostu część szpuli. Ciężko powiedzieć. No nic, w każdym razie dodano do ekwipunku, widzę. Być może jest to film również, ale... Pewności takowej nie mamy. Czy to już nam zaliczyło? Szpula filmowa jest. Nie. Tu jeszcze mamy to niezaliczone. Zobaczmy, co tu więcej możemy zrobić.
tu możemy... Przez okno nie. Nie możemy przez okno. No dobrze. Tutaj nic, tu nic. Tu jest ten kufer chyba, albo i nie. Tu jest jakaś kotara, zasłona. O, tam chcę, żeby ona poszła troszeczkę bardziej tutaj w prawo. Nie, za daleko, za daleko. Nie, no tam nie chciałem jeszcze. Chciałem tutaj jeszcze, żeby się wróciła na moment. Ale nie wiem, czy to się da. To są, widzę, określone miejsca, gdzie ona może stanąć chyba. Tu się nic kompletnie nie dzieje. Może będzie więcej punktów takich do obejrzenia, ale tutaj widzę, no na nic nie możemy tak naprawdę kliknąć. No dobrze, idźmy. A, tu jest, możemy. W tym miejscu, ale to nam nic nie daje. Bo tu nic. Nie, tu jest jakieś pudełko. Przeszukajmy. O. Przeczytajmy. Szanowny Herr Gustawie Rennerze, w odpowiedzi na pana list 3 sierpnia miło nam powiadomić, że firma Vorarlberg Manufacturing będzie zaszczycona możliwością pomocy pana córce Leni w radzeniu sobie z problemami spowodowanymi przez opisane przez pana tragiczne wydarzenia. Zarówno mój ojciec, jak i mój brat Hans byliby równie pełni podziwu co ja dla bezinteresownej odwagi, jaką pana córka wykazała się w trakcie tych niezwykle trudnych dla Europy lat. Z tą większą dumą dowiaduje się, że Leni jest córką jednego z naszych najbardziej utalentowanych byłych pracowników. Dlatego z wielką przyjemnością Vorarlberg Manufacturing przychyla się do pańskiej prośby. Do listu dołączam plany konstrukcyjne, które pomogą panu dostosować całe schronisko do potrzeb Leni. Z poważaniem, Anna Vorarlberg. Aha. Obrócić to możemy, nie możemy. No dobrze, czy jeszcze coś tutaj? Tak, możemy na to spojrzeć. To jest jakiś medal, medal Leni, z tego co tu pisze. Leni Renner. 13 kwiecień. 45. W tych górach tyle się wydarzyło. Obecnie i dawniej. Ale lepiej dam z tym spokój, bo skończy się na tym, że wynajmę pokój u demoiselle Leni i będę tu krążyć całymi tygodniami. Aha. Demoiselle Leni mówiła, że kufer Junty jest gdzieś na strychu. A no właśnie. Tak, zaliczyło nam, patrzcie teraz. Teraz mamy zaliczone, czyli wszystkie już zagadki zostały odkryte. Więc możemy tutaj szukać tego kufra, ale możemy jeszcze też coś zrobić. O, tutaj mam... nie mam zamiaru się połamać. Nie, no bez przesady. Nie mam zamiaru się połamać. Jest drabina, kurczę, no to powinna już się tutaj... pokusić, żeby wejść, no bez przesady. Pewnie kufer Junty, o którym mówiła Leni. No tak, tak. O. Tu jest miejsce w środku na jakąś... na jakiś klucz? Patrzcie. U góry jakieś obrazki, zdjęcia, chyba gór tych. Co możemy zrobić więcej? Nic. Jak to otworzyć? O. Tutaj trzeba by było coś zrobić, żeby... Chyba... O? Coś tu... A, słuchajcie, chyba tutaj trzeba to uzupełnić o te zdjęcia, które myśmy wykonywali patrząc przez tą lunetę.
Jeśli się nie mylę, oczywiście, to takie no skojarzenie w tym momencie. Ale tu się nic... O, tu coś jest? A nie, czekajcie, my musimy tutaj to dopasować do całości chyba, wiecie? O, coś takiego? Nie wiem, czy ja to dobrze robię. O! No i tu co? O. Patrzcie. Ale bajer. Czekajcie, co tam było? Powinnam obejrzeć kufer ze wszystkich stron. Zapewne, tylko... Ustaw górny panel teraz, dobrze. Sprawdźmy górny panel. Ale rebus. No i co my tu możemy zrobić, jak nic nie możemy? A nie, jest. Na środek po prostu trzeba kliknąć. A to jest zablokowane, patrzcie. Może od tego trzeba zacząć najpierw, tak. O, o, o. No, coś koło tego. O kurczę, jakiś kot. Tu jest 8. Skąd niby ja ten kod mam wziąć? Zobaczmy, czy tutaj jakieś podpowiedzi są, słuchajcie. Może... Szpula filmowa. Powinna pasować do projektora filmowego. Portfel? No nie, to jest ten nasz portfel, to raczej niekoniecznie. Tu musimy wbić kod, tylko ja nie wiem jaki. O. No nic, na razie trzeba sobie to odpuścić. Bo tutaj wiele z tym nie zdziałamy. To jest zablokowane. Dopóki tu nie wpiszemy poprawnego kodu, a kodu nie wpiszemy, bo go nie znamy. No dobrze, jeszcze poruszajmy tą kamerą, tutaj może coś dopasujemy. Pyk. Pyk. Nie, czekajcie. A, to się przesuwa. Oj, oj, oj. Tak? 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 I co dalej? Poprzesuwaliśmy. To jeszcze jest nieaktywne. Tutaj mi coś nie pasuje, ta dźwignia. No ale co to więcej możemy z nią zrobić, skoro więcej żadnych ruchów wykonać się nie da. Tu też mi to nie pasuje, o ten fragment.
Czekajcie, cofnijmy to może. Tak jak było do pozycji wyjściowych. I zobaczmy, czy tu coś możemy jeszcze poklikać, coś innego. Tylko te rączki widzę. Tutaj to jest nieaktywne. Trzeba było po prostu... Ojejku. Ustawić tylko część tych zdjęć. Tak? Niesamowite. Teraz pokazuję widok z tarasu. O, ho, 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 ho. Znajdź szyfry do kufra. Szyfry do kufra. O. Gdzie one mogą być? Tu już jest otwarte. Tu już jest otwarte, tylko teraz tutaj te szyfry, tak? No tak, czyli prosta sprawa. Ale gdzie je tu my mamy znaleźć? Jak tu żeśmy całe pięterko zwiedzili. I tu nic nie było. No szukamy. Czyli muszą być dwie sekwencje cyfrowe po trzy znaki, po trzy cyfry. Jeszcze raz popatrzmy, co tu jest dokładnie. No nie, to nie. To chyba też nie. Tu jakaś kostka. 1, 3, 5, 3, 6. O. Tu jest jakiś film. Nie wiem, raczej to chyba nie to. Tu jakaś podpowiedź. Powinnam sprawdzić, czy któreś ze współrzędnych z lunety nie są szyframi do kufra Junty. Aaa! Współrzędne lunety, no proszę. Dobra, zejdźmy w takim razie. Zobaczymy zaraz. Tu nam się gra zapisała, dobrze. Wyjdźmy na zewnątrz. O, tędy zejdźmy, dobrze. Współrzędne lunety. Wyjdźmy, tak. Wychodzimy na zewnątrz. No i sprawdźmy jeszcze raz. Współrzędne lunety.
Oho. Może ten szczyt diabła byłby. 100 i 105. Patrzcie. 100, 105. Zrobiłam już temu zdjęcie. No dobrze. Czyli tu mamy dwie sekwencje. 100, 105. Przełęcz diabła. 105, 110. Bramy piekła? W środku są pewnie ciała członków ruchu oporu, o których wspominał alpinista. 125. Na samą myśl przechodzą mnie ciarki. 13. Zrobiłam już temu zdjęcie. No tak. Tu już jest koniec. Przełęcz diabła. Szczyt diabła. Myślę, że z tą przełęczą to coś będzie. Szczyt diabła mieliśmy 100-105 i chyba to będą kody, wiecie? Zrobiłam już temu. Dobrze. 100-105, próbujemy. Wycofujemy się stąd i idziemy tam z powrotem. 100-105. Pamiętajcie. No i idziemy na górę, wejdź. Dobra. O! Wejdź. Okej. No i próbujemy. Tu było 100 ewentualnie. 100. Dobra, a to 105. 100, 05. I co? Czy to już możemy otworzyć? No chyba niekoniecznie. Czekajcie. To jest ta część i to jest ta część. Wejdźmy sobie w nasze zdjęcia. To 8 stopni, właśnie. Właśnie. Tu jest to i tu jest to płaskie. Czyli tu będzie na pewno 108. Dobra. Ustawiamy tutaj 108 na prawym. 1, 0, 8. Dobra. A na lewym to będzie to zdjęcie 72. Ale jak tam ustawić 72? Chyba 0,72. O, właśnie, patrzcie.
Udało się. Udało się. Przeszukaj kufer. Nie otworzę tego bez klucza. Pozytywka, portfel, szpula. No chyba niekoniecznie. To musi być do tego klucz jakiś. Ale tutaj coś mamy. Weź. Obróć. Obejrzyj. Nie napisała nic o końcówce spotkania z Daną. Ale może pozostałe informacje pozwolą mi otworzyć kufer. O. Notatki są niekompletne, ale może uda się dzięki nim otworzyć kufer. To Junta musiała to napisać. Lato 1937. Wtedy Dana tu pracowała. Zobaczmy. Zapełniłam wczoraj swój ostatni pamiętnik. Zamówiłam kolejny, ale wciąż czekam na dostawę zaopatrzenia do schroniska. Na razie używam starej koperty. Dzisiaj poprosiłam Danę, żeby do mnie wpadła po jej zmianie. Chciałabym wiedzieć, co Leon w niej widzi. Stracił dla niej głowę. Dzięki, że zajrzałaś, Dana. Jak poszła zmiana? Dobrze, jak zwykle. Zaraz tutaj skończę, a potem zaparzę nam herbaty. Jej, ale futurystyczne. Co to jest? A, to moja cenna przeglądarka. Dlatego trzymam ją w kufrze. A do czego służy? Używam jej do montowania codziennej surówki. Suco? Chodzi o surowy, niezmontowany materiał. Skończyłam wybierać dzisiejsze nagrania, więc schowaj sprzęt w kufrze, dobrze? Dobrze, ale nie wiem jak. Po prostu przekręć klucz w zamku. Dzięki dokumentowi znalezionemu przez Kate w 2005 roku możesz przeżywać opisane w nim minione wydarzenia. Wykorzystuj informację, która Dana zdobyła w przeszłości, żeby czynić postępy jako Kate. Kliknij lewy przycisk myszy, aby przełączać się między Kate a Daną. Aha. Dana, wyjmij klucz z sejfu. Czyli bierzemy. Obróćmy sobie, obejrzyjmy, jak ten klucz wygląda. No taki dosyć nieskomplikowany, można powiedzieć. Okej. Dana, teraz bądź tak miła i ukryj klucz, dobrze? Przy tych ludziach z gór trzeba być bardzo czujną. Szczególnie, że ta mała Leni nie przestaje majstrować przy moim sprzęcie. O! A gdzie go zwykle ukrywasz? Mamy taki mały schowek tam w podłodze. Dana, ukryj klucz. Sprawdźmy. To tutaj powinnam włożyć klucz? Tak, dziękuję. Całkiem przydatny schowek. Kto go zrobił? Herr Gustav. On doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że niektórzy klienci mają swoje małe sekrety. Aha. Obejrzyjmy. Klucz powinien być tam bezpieczny. No dobrze, użyjmy. Czyli klucz Junty. No, zamknij się. Jeszcze tylko chwila i będę przygotowana na jutro. A potem cała reszta dnia będzie na rozmowę.
Gdybyś tylko mogła przynieść mi nową taśmę filmową z ciemni i to wszystko. Wyjmij klucz ze skrytki Junty. No, no właśnie. Teraz żeśmy się przełączyli. Ale gdzie jest ta skrytka? Tutaj? Pod tymi deskami? Gdzie to było? To było gdzieś tutaj, mi się wydaje. Tutaj? Moment. Jeszcze się na chwilę cofniemy. Czyli tutaj, jak jest okno, to tutaj to było. Dobrze. Ale patrzcie, tu jest jakiś dywan położony w tym miejscu. Jak mam się niby tam dostać? O. Junta napisała, że skrytka z kluczem znajduje się przy łóżku. No tu jest łóżko. Tu jest łóżko. Junta napisała, że skrytka z kluczem znajduje się przy łóżku. To to już łóżka? Nie, tu kolejne łóżko jest, patrzcie. Zaraz. Tutaj stało łóżko Junty. Czyli jej mały schowek musi być gdzieś blisko. A no właśnie. Tutaj jest. Niemożliwe. No jak niemożliwe? Może to? Tak, to. Nie to. O masz. Może to? Utknęło. Utknęło. Jak utknęło? Co ja mam z tym zrobić, jak utknęło? Utknęło. Aha. I teraz, tak? No dobrze, miejmy nadzieję. Zmykaj stąd. Szczur. Ale mamy klucz. Tak. To jest ten klucz. Dodano do ekwipunku. Dobrze, słuchajcie, ponieważ odcinek już trochę trwa, więc w tym odcinku będzie to na tyle. Ja was serdecznie zapraszam już na kolejny, a tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i oczywiście komentowania. Także tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!